8 lipca w dzielnicy Przedmieść zgromadzili się strażacy oraz licznie zaproszeni goście. Była to wyjątkowa zbiórka, która rozpoczynała jubileuszowe uroczystości z okazji stulecia istnienia OSP Łańcut Przedmieście. Obchody rozpoczęły się przemarszem do kościoła strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami lokalnych władz i innych służb ratowniczych. Tam została odprawiona msza święta w intencji strażaków. Złożono również podziękowania za poświęcenie i odwagę podczas służby. Po mszy świętej na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się uroczyste złożenie meldunku oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. Gest ten symbolizował szacunek i oddanie dla ojczyzny oraz jednocześnie podkreślał doniosłość tej rocznicy dla społeczności strażackiej. Przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz reprezentanci Straży Pożarnej. Podkreślali oni znaczenie strażaków dla społeczności i wyrażali wdzięczność za ich poświęcenie. Serdecznie gratuluję jednostce tak wysokiego odznaczenia sztandaru złotym znakiem związku. Jest to najwyższe odznaczenia związkowe, dlatego jest wręczone z okazji stulecia działalności. Serdecznie wam gratuluję, chociaż ta jakby uroczystość odbiegła w czasie trochę, ponieważ wiadomo była pandemia. W związku z tym doczekaliśmy się, aby dzisiaj wam wręczyć ten medal, właśnie złoty znak związku. Serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, żeby jakakolwiek jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej mogła tyle lat istnieć i właściwie działać, na to potrzeba wiele czynników. Takie dwa najważniejsze to czynnik ludzki i czynnik sprzętowy. Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to właściwie każda jednostka jest w stanie zapewnić sobie członków. Jeżeli chodzi o czynnik sprzętowy, bez wsparcia osób prywatnych, instytucji, urzędów, właściwie żadna jednostka nie jest w stanie zapewnić sobie takiego wyposażenia ratowniczego i pojazdów, żeby właściwie nieść pomoc. I tutaj w tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla gospodarza miasta Łańcuta, dla burmistrza pana Rafała Kumka za finansowanie tej jednostki. Oprócz słów podziękowań złożono również obietnice i plany na dalszy rozwój jednostki. Mamy już wykonane warunki zabudowy, zrobimy projekt i mam nadzieję, że w przyszłym roku albo za dwa lata będzie nowy garaż przy OSP Łańcut Przedmieście i tutaj składam taką publiczną deklarację, że najpóźniej za dwa lata ten garaż będzie wybudowany już nie pod, w razie czego, nie pod tego tranzyta, tylko żeby zmieścił się do niego samochód średni, gdyby była taka potrzeba, żeby nie trzeba było później przerabiać. Druhny i druhowie, bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję. Dziękuję za ten wiek, ponad wiek pomocy naszej społeczności i na tą okoliczność chciałbym z zastępcą burmistrza i z przewodniczącym Rady Miasta złożyć pamiątkowy grawerton, żeby kolejni druhny i druhowie pamiętali o tej rocznicy poza tą tablicą, która została już jakiś czas temu wmurowana w budynek OSP. W trakcie uroczystości odsłonięto i poświęcono wspomnianą tablicę pamiątkową, która upamiętnia 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Łańcut Przedmieście oraz wszystkich strażaków, którzy służyli w tej jednostce. Wręczono również odznaczenia. Ci, którzy wykazali się szczególną odwagą, zaangażowaniem i poświęceniem w służbie społeczeństwu, zostali uhonorowani. Z okazji tegorocznych jubileuszy OSP na terenie miasta Łańcut prosimy przyjąć serdeczne słowa uznania i podziękowania za wzorową, długoletnią społeczną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej województwa podkarpackiego. Na zakończenie obchodów zaproszeni goście wbili pamiątkowe gwoździe w specjalnie przygotowaną tablicę, symbolizując trwałość i kontynuację misji straży przez kolejne pokolenia. Są wzorem godnym do powszechniania.